Chciałbym rozpocząć z drugiej księgi Kronik. Trzynasty rozdział. Trzynasty rozdział, 23 wiersz do 14 rozdziału, 6 wiersza. Druga księga Kronik, 13:23. I spoczął Abiasz ze swoimi ojcami i pogrzebali go w mieście Dawida. Władzę królewską zaś po nim objął Asa, jego syn. Za jego czasu panował w ziemi pokój przez 10 lat. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Usunął owce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast ludzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Następnie pobudował w Judzie twierdzę, gdyż w kraju panował spokój. Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Pan użyczył mu pokoju. Potem rzekł do Judejczyków, rozbudujmy te miasta, otoczmy je murami i basztami, popatrzmy w bramy i zabory, dopóki ziemia jeszcze jest nasza, ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Ich möchte gerne ein paar Gedanken über Abia sagen, über Asa sagen. Ich habe kilka myśli powiedzieć na temat Asy. Und ich beschränke mich auf drei Themen. I ograniczę się do trzech tematów. Das erste ist, das kann man als eine Überschrift über sein Leben stellen. Pierwsze, to można postawić jako tytuł nad jego życiem. Ruhe. Spokój. Wir haben das in Vers 23 am Ende gelesen. Czytaliśmy to 23 wiersz pod koniec tego wiersza. Dann haben wir das in Vers 4. Königreich hatte Ruhe. Potem czytamy w czwartym wierszu. Królestwo miało spokój. Vers 5. Hatte Ruhe. Piąty wiersz. Pan użyczył mu pokoju. Zweimal am Ende noch einmal. I jeszcze wcześniej, czyli dwukrotnie w piątym wierszu. Und dann in Vers 6 noch einmal, er hat uns Ruhe verschafft. I w szóstym wierszu jeszcze raz. Wahrscheinlich ist Asa sehr jung gewesen, als er König wurde. Być może Asa był bardzo młodym człowiekiem, gdy został królem. Und Gott hat ihm, bevor die Herausforderungen durch Feinde kamen, die Möglichkeit gegeben, erwachsen zu werden. I być może Bóg, zanim przyszły te wyzwania, Bóg darował mu, by w tym pokoju czy spokoju mógł wzrosnąć. Ruhezeiten. To są czasy spokoju. Die gibt Gott auch uns. Takie czasy daje Bóg i nam w naszym życiu. Es gibt Zeiten größerer Herausforderung, größeren Widerstand, sogar von Führung und Drangsal. Są czasy większych wyzwań, gdzie musimy się wysilić. Aber es gibt Zeiten der Ruhe. Ale są i też czasy spokoju. I wielkim pomyłką byłoby myśleć, czy wierzyć w to, dass die Zeiten, wo wir am besten wachsen, Zeiten der Herausforderungen sind. Że czasami, gdzie najlepiej możemy wzrastać, to są te czasy wielkich wyzwań. Ja, in Nöten und Drangsalen kommen wir innerlich näher zum Herrn, hoffentlich. Mam nadzieję, że w takich czasach tych wyzwań zbliżamy się do Pana. Ale aby mieć duchowy wzrost, to do tego potrzebny jest spokój, by się Panem zajmować. I Asa wykorzystał ten czas. Das haben wir gelesen in den ersten
sechs Verses, 14 Kapitels. I to mogliśmy przeczytać właśnie w pierwszych sześciu wierszach 14 rozdziału. Dass ein guter König war, wie das beschrieben wird hier in 14 Vers 1. To, że on był dobrym królem, co możemy widzieć w pierwszym wierszu. Nie chcę teraz coś więcej mówić. Aber hängt sehr stark damit zusammen, dass er diese Ruhezeit genutzt hat für seinen Herrn. Ale to właśnie jest powiązane z tym, że on te czasy spokoju wykorzystał na społeczność ze swoim panem. Das ist ein Wort an euch, die ihr jung seid, die ihr jugendlich seid. To jest słowo do was, którzy jesteście młodzi, którzy jesteście młodzieńcami. Da gibt es noch mehr Zeit, Ruhezeit, Freizeit. Wtedy jest więcej tego spokojnego czasu, tego wytchnienia, jeśli to można tak powiedzieć, tego wolnego czasu. Was macht ihr mit der Zeit? Co? Jak spędzacie ten czas? Jak wykorzystujecie ten czas? Wir sehen jetzt, das sind die Punkte 2 und 3, zwei Beispiele, wie Asa diese Zeit genutzt hat. I widzimy, że to są te punkty, drugi i trzeci, jak Asa ten czas wykorzystał. Ich frage euch, nutzt ihr diese Zeit, die euch der Herr gegeben hat, ohne große Verantwortung übernehmen zu müssen? Pytanie do was, czy wykorzystujecie ten czas, który Pan wam darował i tym samym w tym czasie nie macie zbyt wielkiej odpowiedzialności? Aber Gott sei Dank, Gott gibt auch uns, die älter werden, auch noch Zeit in der Ruhe. Ale Bogu niech będą dzięki, Bóg też nam daruje czasy pokoju czy spokoju. Wie nutzen wir diese Zeit? Jak wykorzystujemy taki czas? Wie hat Asa sie genutzt? Jak wykorzystał ten czas Asa? Die Verse 2 bis 4 sind angefüllt mit Aktivitäten. Wiersze 2 do 4, które mamy przytoczone, one pokazują aktywność. Das erste, was er getan hat, ist erstens fremde Altäre wegzutun. Pierwsze, co uczynił, to usunął obce ołtarze. Zweitens die Höhen. Drugie, na te słupy. Drittens die Bildsäulen. Po trzecie, może tak, świątynki na wzgórzach u nas, czy jakby świątynki usunął wzgórza, słupy, które przedstawiały jakieś obrazy, usunął. Und viertens die Aschereien zu zerschlagen. I powycinał święte gaje. Das nennen wir Absondo. To nazywamy odłączeniem. Er hat in seinem Leben alles das, in dem Bereich, wo er verantwortlich war, weggetan, was im Widerspruch zu Gottes Gedanken war. On w swoim życiu usunął wszystko, co było przeciwne myślom Bożym. Es gibt keinen von uns, der nicht zugeben müsste. Myślę, że nie ma żadnego wśród nas, który nie musiałby przyznać, że nie ma w naszym życiu rzeczy, które byłyby niezgodne z Bogiem. Jeśli jesteś w czasie jakiegoś ucisku, kiedy ze wszystkich stron są naciski na ciebie, to jest wtedy tak, że staramy się po prostu tylko przeżyć. Że jakby chwytamy się Pana. Potrzebujesz czasu w spokoju, aby móc posprzątać w swoim życiu. Ale to byłoby o wiele za mało, aby tylko pozbyć się tych złych rzeczy. Dlatego w trzecim wierszu możemy znaleźć, że on czynił trzy pozytywne rzeczy. To było połączone też z pouczeniem dla ludu. Szukać Boga. Wypełniać zakon. I przykazania. Odłączenie, albo równie dobrze możemy powiedzieć uświęcenie, ist nicht nur sich von etwas zu trennen, to nie tylko od czegoś się odłączyć, dann würden wir sehr leicht zu Pharisäern. Wtedy bardzo prosto stalibyśmy się faryzeuszami. Sondern ist es sich auszustrecken nach Gott. Ale to jest wystawienie się do Boga. Und nach seinem Wort. I do Jego Słowa. Dieses Wort wird mit zwei unterschiedlichen Bezeichnungen hier ausgedrückt. To te słowa są wyrażone tutaj dwoma różnymi określeniami. Gesetz und Gebot. Zakon i przykazanie. Bezieht sich natürlich auf das alttestamentliche Gesetz. Oczywiście to tyczy się starotestamentowego prawa, zakonu. Das Gesetz ist das Gesamte. Zakon to
ogół, całość. Das Gebot ist das Einzelne. A przykazanie to pojedyncze. Suchen wir wirklich die Gemeinschaft mit dem Herrn? Szukamy naprawdę społeczności z Panem? Nehmen wir den Gedanken von heute Nachmittag auf, das Gebet. I weźmy tą myśl z dzisiaj popołudnia, modlitwa. Ist das wirklich mein Suchen, mein Begehren, die Gemeinschaft mit dem Herrn im Gebet zu suchen? Czy jest to moim, czy pragnę tego, by mieć modlitwę z Panem, społeczność z Panem? Und wenn ich auf der anderen Seite von Herzen dem Wort Gottes gehorsam, dazu muss ich es erstmal kennen und lesen. Aby być z drugiej strony posłusznym Słowu Bożemu, to najpierw muszę je znać. Und zwar grundsätzlich im Wort Gottes insgesamt. I mianowicie tak, co do zasady, ogólnie. Wie auch jedem einzelnen Wort in dem Wort Gottes. Jak i posłuszni każdemu pojedynczemu Słowu w Słowie Bożym. Das ist wahre Absonderung, wahre Heiligung. To jest to prawdziwe odłączenie i prawdziwe uświęcenie. Dann ist es so seltsam in Vers 4. I to, co takie można by powiedzieć dziwne w czwartym wierszu, dass wir dann lesen, dass er die Höhen und die Sonnensäulen wegtat. Gdzie czytamy, że usunął te wzgórki, wzgórza i te Höhen und Sonnensäulen. W niemieckim jest jako słupy słoneczne. Ich dachte, das hätte er schon. Myślałem, że on już to dawno uczynił. Da sehen wir, dass der Herr uns immer nur Schritt für Schritt weiterführt. I tu możemy widzieć, że Pan prowadzi nas krok po kroku do przodu. Es wird keinen Augenblick geben, bevor der Jesus wiederkommt. Nie będzie takiego momentu, zanim Pan Jezus przyjdzie, wo wir alles erkannt haben, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Gdzie poznamy wszystko, co w naszym życiu było niewłaściwe. Sondern ich muss anfangen, Dinge zu erkennen, die verkehrt sind, und wegzutun. Ale muszę rozpoznać rzeczy błędne i je usuwać w moim życiu. Und den Herrn zu suchen und sein Wort. Szukać Pana i Jego Słowa. Und dann werde ich auf einmal sehen, dass es ja noch ganz andere Dinge in meinem Leben gibt, die auch nicht in Übereinstimmung mit Gottes Gedanken sind. I wtedy rozpoznam, że są całkiem inne jeszcze rzeczy w moim życiu, które też nie są zgodne ze Słowem Bożym. Wir nennen das geistliches Wachstum. Nazywamy to duchowym wzrostem. Jesus hat eben mit Heiligung zu tun. I to ma do czynienia z uświęceniem. Wirklich alles das wegzuholen zu wollen, was nicht Gott verherrlicht. Naprawdę usunąć wszystko to, co Boga nie uwielbia. Auf der anderen Seite das zu suchen, was der Herr verherrlicht. A z drugiej strony szukać tego, co Pana uwielbia. Nimm mal einen Punkt jetzt aus diesem insgesamt 9 heraus. I to jest, weźmy tylko jeden punkt z tych 9, które tu są zawarte. Te wzgórza. Co to było? Das waren Erhöhungen, Hügel. To były takie pagórki, auf denen man dachte, man wäre Gott näher. Gdzie myślano, że jak się na nie wejdzie, to jesteśmy bliżej Boga. I na tych pagórkach praktykowano uwielbienie. Und zwar gibt es Höhen, die für Götzen gewesen sind, genauso wie Höhen, die für Gott gewesen sind. I są takie pagórki, które są dla bożków i takie pagórki, które dla Boga. Wir finden Samuel und Salomo, die auf Höhen Gott geopfert haben. Możemy zobaczyć Samuela i Salomona, którzy na takich pagórkach ofiarowali Bogu. War das eine Sünde? Czy to był grzech? Gottes Wort spricht so nicht. Słowo Boże tak nam tego nie przedstawia. Denn zu diesem Zeitpunkt war der Tempel der Ort, wo Gott wohnen würde, wo man die Anbetung bringen sollte, noch nicht eingerichtet. Bo w tych czasach świątynia, czy miejsce, gdzie miano ofiarować Bogu, ona jeszcze nie była gotowa. I następnie Bóg ustanowił tą świątynię przez Salomona. I dalej na tych pagórkach po części jeszcze uwiedziano, czy tam składano, czy uwiedziano. Czy to było właściwe? Gottes Wort beurteilt das sehr unterschiedlich. Słowo Boże ocenia to bardzo różnorodnie. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen aus dem Leben von Manasse. Jeden przykład z życia Manassesa. 2. Chronik 33. 2. Chronik 33. Da heißt es, nachdem er umgekehrt war. I tam jest napisane, gdy on nawrócił się, czy zawrócił. In 33:17. 17. wiersz. Aber das Volk opferte noch auf den Höhen, jedoch dem Herrn, ihrem Gott. Jednak lud nadal składał krwawe ofiary na wzgórzach, lecz tylko dla Pana swego Boga.
Die Höhen waren also ein Ort, den Gott nicht für die Opfer vorgesehen hat. A więc te wzgórza nie były miejscem, które Bóg by przewidział na składanie ofiar. Wo er aber, wenn man ihm geopfert hat, ale na których, jeśli to jemu ofiarowano, das trotzdem annehmen. To mimo wszystko Bóg tą ofiarę przyjmował. Es war nicht der Ort, wo er seinen Namen wohnen ließ. To nie było miejsce, na którym jego imię miało mieszkać. Ale nie powiedział tak ogólnie, to jest obrzydliwość. I również dzisiaj są miejsca, gdzie Bogu przynosimy uwielbienie. Albo przynosi się. Albo gdzie jest to miejsce, gdzie Bóg pozwala, by Jego imię mieszkało. I nigdy nie można powiedzieć, jeśli tam uwielbia się Pana, że to jest złe. Ale w najlepszym wypadku jest to ludzka rzecz. Ale mimo wszystko Bóg to uznał, czy Bóg to przyjął od Manassesa. Allerdings darf man nicht übersehen, dass Gott, wenn er das erste Mal von diesen Höhen spricht, w każdym razie nie można minąć tego, że gdy Bóg po raz pierwszy o tym mówi, sein Urteil darüber abgibt, to daje też swój osąd na ten temat. Więc 3. Mose 26, vers 30. 3. Mojżeszowa 26. Sagt er, und ich werde eure Höhen vertilgen und eure Sonnensäulen ausrotten und so weiter. 31. Spustoszę wasze wzgórza i rozwalę wasze obeliski. Denn was ist das Problem der Höhen? Jaki jest problem tych wzgórz? Früher oder später wurden sie zu Götzen auf. Wcześniej czy później stały się one miejscem dla bożków. Und deshalb war Asa jemand, der diese Höhen weggetan hat. I dlatego Asa był tym, który te wzgórki usunął. Die Gefahr da, wo menschliches an den Ort der Anbetung Gottes eingeführt wird. To było to niebezpieczeństwo, gdzie to, co ludzkie, zostanie wprowadzone do tego, co powinno być Boże. I wcześniej czy później to pójdzie dalej w tym kierunku. Dlatego zapytajmy się osobiście i również jako wspólnie społecznie, czy jesteśmy tak wierni jak Asa, który w pierwszej części swojego życia był zdecydowany i konsekwentny. Teraz trzeci punkt. Vers 4 und 5 zeigt, dass Reich hatte Ruhe. Czwarty i piąty wiersz pokazują nam, że to królestwo miało spokój. Was hat Asa dann noch gemacht? I co wtedy Asa jeszcze uczynił? Vers 5, weil kein Krieg war, hat er in Vers 6 Städte gebaut. Ponieważ nie było wojny, to on budował, rozbudowywał miasta. On hat diese Städte befestigt. I umacniał je. Mit Sturmen und so weiter. Bramami i wieżami i tak dalej. Und einer Mauer. I murami. Wisst ihr, wenn ein Feind kommt, wiecie, gdy przychodzi nieprzyjaciel, dann eine Mauer zu bauen, ist zu spät. To budować wtedy, zaczynać budowę muru jest za późno. Wir müssen die Mauer des Schutzes müssen wir bauen. Ten mur ochronny musimy wybudować, zanim nieprzyjaciel przyjdzie. Es ist sehr auffallend, dass die Mauer, zum Beispiel in Jerusalem, natürlich schon gebaut wurde zur Zeit von Salomo. I to jest charakterystyczne i zadziwiające może, że te mury Jerozolimy były naturalnie zbudowane za czasów Salomona. A można by powiedzieć nawet już za czasów Dawida. Aber die Betonung der Mauer finden wir erst in späteren Zeiten. Ale to znaczenie, podkreślenie tych murów dopiero znajdujemy w tym późniejszym czasie. In einer Erweckungszeit hat die Mauer nicht diese Bedeutung. W tym czasie zbudzenia, czy pobudzenia, to nie jest znaczenie tych murów. Aber in einer Zeit des Niedergangs, in der wir leben, ale w czasach upadku, w których żyjemy, bedarf es des Schutzes und der Abgrenzung. To potrzebna jest ochrona i odgraniczenie. Wofür war eine Mauer, sagen wir jetzt mal speziell für Jerusalem da? Po co był mur teraz w przypadku Jerozolimy? Erstens, wie Gottes Wort das in Hezekiel
42, glaube ich, sagt, jeśli chodzi o przypadek Jerozolimy, po co był mur, i teraz przejdźmy do Ezechiela, chyba 42, 20 pod koniec, um zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen zu scheiden. Miał on oddzielać świątynię od tego, co pospolite. Znowu odłączenie. Zweitens, po drugie, um eine Stadt zu schützen, aby chronić miasto, weil sie sonst jedem feindlichen Angriff schutzlos ausgeliefert wäre. Bo w przeciwnym razie byłoby narażone na każdy nieprzyjazny atak. Drittens, po trzecie, um die Einheit der Stadt sicherzustellen. Aby jedność miasta zabezpieczyć, zapewnić. Dafür brauchen wir auch heute in der Versammlung Gottes die Absonderung. I do tego też potrzebujemy dzisiaj w Zgromadzeniu Bożym odłączenia. Das Heilige vom Unheiligen zu trennen. Aby święte od nieświętego odłączyć. Um uns zu schützen. Aby nas ochronić. Vielleicht hast du auch bei dem Thema Heiligung und Absonderung irgendwie einen negativen Beigeschmack. Może jeśli chodzi o ten temat uświęcenia, masz jakiś negatywny wydźwięk co do tego. Es ist ein wunderbarer Schutz für uns. Ale to jest cudowna ochrona dla nas. Einheit gibt es nicht ohne Absonderung. A jedności nie ma bez odłączenia. Was hat er gebaut? Er hat die Stadt gebaut. Co on wybudował? Wybudował miasto. Wir wissen aus Offenbarung 21, 22, dass die Stadt auch ein Bild ist der Versammlung Gottes. Z objawienia 21 wiemy, że że miasto jest obrazem na zgromadzenie Boże. Oczywiście tam odnosi się to do Jerozolimy. Und diese Stadt hat eben hier dann eine Mauer. I to miasto ma mur. Kennen wir diese Mauer noch? Czy znamy taki mur jeszcze? Sind wir wirklich solche, die das Böse draußen lassen wollen? Czy jesteśmy jeszcze takimi, którzy chcą zło zostawić na zewnątrz? Die das Böse hassen. Którzy nienawidzą złego. Die sich wirklich trennen wollen von allem, was unheilig ist. Którzy naprawdę chcą się oddzielić od tego, co nie jest święte. Ist vielleicht kein so angenehmer Gedanke der heutigen Zeit, aber ein notwendiger. To nie jest taka przyjemna przy myśl w dzisiejszych czasach, ale jest to coś koniecznego. Aber ich stelle mir eine Stadt vor, ale wyobraźcie sobie teraz miasto, die wird von einer Mauer umgeben, które jest otoczone murem, das wäre alles. I to byłoby wszystko. Das wäre furchtbar. Byłoby to straszne. Da geht keiner rein und geht keiner raus. Nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. So hat Gott nie eine Mauer gedacht. Nigdy Bóg tak nie myślał o murach. Deshalb finden wir hier auch, ich übergebe mal die Türme, dass da Tore sind. Dlatego też widzimy tutaj bramy. Wir brauchen Tore. Potrzebujemy bram. Wir wollen doch, dass in die Versammlung Gottes Menschen hineinkommen. Bo chcemy, aby do Zgromadzenia Bożego ludzie wchodzili. Haben wir nicht heute Nachmittag an ein Herz des Evangeliums gedacht? Czy dzisiaj po południu w czasie rozważań nie rozmyślaliśmy o sercu, o Ewangelii? Es gehört zu wahrem Christentum, dass wir Zeugen sind des Herrn Jesus. To należy do prawdziwego chrześcijaństwa, byśmy byli świadkami. Aby Menschen sich bekehren und hinzukommen. Aby ludzie się nawracali i przychodzili. Aber wir brauchen auch die Tore, um das Böse rauszutun. Ale potrzebujemy bram, by zło wyrzucać. Sonst könnten wir uns gar nicht von Bösem oder Bösen trennen. Bo w przeciwnym razie od zła nie bylibyśmy się w stanie odłączyć. Auch der Abfall wurde aus der Stadt rausgebracht. Również i odpady. Odpady były wyrzucane przez bramy z miasta. A ileż odpadów ja produkuję w swoim własnym życiu? Mam nadzieję, że mamy drzwi, przez które ten odpad wyrzucamy. Wyobraźcie sobie teraz drzwi, które nie mają zamka. Które są, da się otworzyć, zamknąć, ale nie ma stabilności. Die Tür muss schließbar sein, wenn ein Feind kommt, zum Beispiel. Drzwi muszą być zamykalne albo dać się zaryglować, gdy przyjdzie nieprzyjaciel. Später bei Nehemia finden wir, dass da die Händler draußen auch am Sabbat und sonst in der Nacht rumliefen. Później w Nehemiaszach widzimy, że różni handlarze nawet i w Sabbat wchodzili i wychodzili. Sind wir solche, die Tür zumachen? Czy jesteśmy takimi, którzy potrafią zamknąć drzwi? I czy jesteśmy takimi, którzy potrafią otworzyć drzwi? I do tego potrzebujemy wież. To są strażnicy.
würden sagen, Älteste oder die einen Ältestendienst tun. Powiedzielibyśmy tacy, którzy wypełniają służbę albo mają tą służbę starszych. Die ein Unterscheidungsvermögen haben, ist das ein Feind oder ist das jemand, der suchend ist? Którzy potrafią rozróżnić, czy to nieprzyjaciel, a może jednak to jest ktoś, kto poszukuje. Ist das jemand, der provozieren will, oder ist das jemand wirklich, der kommen möchte? Czy to jest ktoś, kto chce prowokować, czy to jest faktycznie ktoś, kto chce przyjść? Und die auch innen sehen, ist da etwas, was nicht in Ordnung ist und was beseitigt werden muss. Ci, którzy potrafią rozpoznać wewnątrz, czy jest to coś właściwego, czy jednak coś, co należy usunąć. Jetzt gehe ich noch ein Stück weiter. I jeszcze krok dalej. Hier ist ja von Städten die Rede. Tu jest mowa o miejscach, miast, albo miastach. Das heißt, es geht nicht nur um die Versammlung insgesamt, sondern es geht um den Bereich, wo wir wohnen. To znaczy, że nie chodzi tylko o zgromadzenie, ale również i o miejsce, w którym mieszkamy. Wie soll denn Heiligung in der Versammlung Gottes funktionieren, wenn es in meinem persönlichen Leben und ich mal als Vater in meinem Familienleben nicht stimmt? Jak ma funkcjonować uświęcanie w zgromadzeniu, jeśli w moim osobistym życiu, jeśli jestem ojcem, to w mojej rodzinie coś nie działa? Mogę mieć niesamowicie wielkie pojęcie o tym, co się tyczy zgromadzenia Bożego, ale w moim osobistym życiu, czy życiu mojej rodziny, wszystko jest takie, żadnych zasad, zło może jest to wchodzi. No, trzymam się z dala od złych osób. Właśnie trzymam się z dala nie od tych osób, co powinienem, że te, co złe, powinienem się od nich trzymać, a jednocześnie z innymi, niewłaściwymi. Es hat keinen Sinn, mit den Grundsätzen der Versammlung Gottes anzufangen, wenn in meinem persönlichen Leben die Dinge nicht stimmen. To nie ma sensu zaczynać i zajmować się zasadami zgromadzenia, jeśli moje osobiste życie i mojej rodziny coś jest nie w porządku. I widzicie, Asa zaczął. Zaczął od siebie, zaczął tam, gdzie mógł coś dobrego uczynić. I on wykorzystał ten czas, gdy jeszcze żadnego nieprzyjaciela nie było. In diesem Kapitel findet man, dass der Feind noch kommt. W tym rozdziale znajdziemy to, że ten nieprzyjaciel przyjdzie i to miasto było już. I mury były i było uzbrojone. Chcielibyśmy wykorzystać ten czas, który Pan nam daje w pokoju, aby, jeśli co do czego dojdzie, byśmy byli zdolni, oczywiście z pomocą Pana, by tego nieprzyjaciela odsunąć i miasto, i kraj obronić. Co do tego chciałbym dodać krótką myśl z 5 Mojżeszowej. Möchte lesen Vers 4 bis Vers 7. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział. 4-7. Wiersze 4 do 7. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w sercu będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Mir geht es vor allem um die Verse 6 und 7. Szczególnie chodzi mi o wiersze 6 i 7. Weil man kann sie nicht vorstellen ohne Vers 5. Ale nie można ich przedstawić bez wiersza 5. Wir haben gerade gehört von einem, der in seinem Leben erst einmal ja sozusagen einiges vorangebracht hat. I przed chwilą słyszeliśmy o kimś, kto co nieco w swoim życiu posunął naprzód.
Und ich möchte das ergänzen auch in den Gedanken konkret auf unserer Familie. I chciałbym to uzupełnić, czy rozszerzyć o myśl naszej rodziny. Aber bevor wir unseren Kindern auch noch irgendwo etwas Gutes mitgeben können, ale zanim naszym dzieciom cokolwiek dobrego będziemy mogli dać, dann sehen wir diesen Vers 5, to widzimy ten piąty wiersz, den Asa in seinem Leben letztlich verwirklicht hat. Który Asa w swoim życiu koniec końców właśnie praktykował. Wir können nichts Gutes für den Herrn tun, wenn wir ihn nicht lieben. Bo nic dobrego nie możemy rozpocząć z Panem, jeśli Go nie będziemy miłować. Vor einigen Tagen, Wochen las ich in 1. Korinther 13. Przed kilkoma tygodniami przeczytałem sobie wiersz 1. Koryntian 13. Die ersten drei Verse. Pierwsze trzy wiersze. Da steht, wenn ich dies und jenes tue, aber nicht Liebe habe. Tam jest napisane, gdyby czynił to i owo, ale nie miałbym miłości. So bin ich nichts, Vers 2. Wtedy jestem niczym, drugi wiersz. Und nützt es mir nichts, Vers 3. I trzeci wiersz, nic mi to nie pomoże. Und ich frage mich. I pytam siebie. Wir fragen uns alle. I pytamy się wszyscy. Wie viel liebe ich den Herrn? Jak bardzo miłuję Pana? Fragen wir uns das mal wirklich. Zapytajcie się naprawdę. Und wenn du merkst und ich merke, da ist wenig Liebe. Jeśli ty zobaczysz, jeśli ja zobaczę, że tej miłości jest niezbyt dużo, was kann man dann tun? Co można wtedy uczynić? Frustriert sein? Być sfrustrowany? Entmutigt sein? Być rozczarowany? Wir brauchen zniechęcony? Wir brauchen dann ganz besonders das Betrachten des Herrn Jesus. Wtedy szczególnie potrzebujemy, by zajmować się Panem, by Jego rozważać. Dann muss ich die Stellen der Schrift lesen, wo mir mein Herr gezeigt wird. Muszę szukać miejsc w Biblii, w których jest mi mój Pan pokazany. Ich muss sehen, wie er für mich gelitten hat. Muszę zobaczyć, jak on za mnie cierpiał. Ich muss sehen, wie er für mich bezahlt hat. Muszę zobaczyć, jak on za mnie zapłacił. Und wie er alles gut gemacht hat. I jak on wszystko dobrze uczynił. Und wenn wir das sehen, i jeśli to zobaczymy, dann facht das die Liebe an. To wtedy to rozmieci miłość. Und dann kann ich lieben. I wtedy będę mógł miłować. Mit meinem ganzen Herzen. Całym swoim sercem. Mit meiner ganzen Seele und mit meiner ganzen Kraft. Z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Mit allem, was ich habe und was ich bin. Wszystkim, co mam i czym jestem. Anders geht's nicht. Inaczej nie da się. Und wenn ich wirklich den Herrn von ganzem Herzen liebe. I jeśli naprawdę Pana miłuję z całej, siły, dann ist das Erste, was wir als Gläubige tun, to jest pierwsza rzecz, którą my jako wierzący możemy czynić, sollten und auch müssen, i powinniśmy czynić, i musimy czynić, dass wir in der Familie, in die wir hineingestellt sind, i dalej, abyśmy w tych rodzinach, w których jesteśmy postawieni, das verwirklichen. I byśmy to urzeczywistniali. Gottes Wort zeigt uns, dass wenn jemand nach außen gehen möchte, aber seine Familie vernachlässigt. Słowo Boże pokazuje nam, że jeśli ktoś chce na zewnątrz czynić, służbę czynić, ale zaniedbuje swoją rodzinę, ist schlimmer als ein Ungläubiger. Jest gorszy niż niewierzący. Meine steht in 1. Timotheus 5, wenn ich mich nicht erinnere. Jeśli się nie mylę, to 1. Timoteusza 5. Und jetzt steht hier in Vers 6 und diese Worte. I teraz 6. wiersz, niechaj te słowa, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Które ja ci dziś nakazuję, będą w sercu, w twoim sercu. Das wiederholt auch den Gedanken, den wir schon hatten, Gottes Wort muss uns erfüllen. I to powtarza się ta myśl, którą już mówiliśmy. Słowo Boże musi wypełniać nasze serce. Und dazu muss ich es lesen. I muszę je czytać. Das haben wir heute schon gehabt. I to już dzisiaj o tym mówiliśmy. Fragen wir uns, wie viel, noch einmal, wie viel lese ich die Bibel? Jeszcze jedno pytanie. Jak wiele czytam Biblię? Und wie viel reserviere ich Zeit der Ruhe dafür? I ile mam czasu spokoju na to? Das geht nicht mit Musik hören nebenbei. To nie da się czytać i słuchając jednocześnie muzyki. Das geht auch nicht, wenn die Kinder drumherum spielen. Nie da się zająć, jeśli dzieci wokół biegają. Ich weiß, dass es vielleicht auch Orte gibt, wo jemand eine kleine Wohnung hat und es nicht anders geht. I oczywiście są różne sytuacje, jeśli ktoś ma małe mieszkanie, po prostu nie da się inaczej.
Vielleicht kann der Herr dir aber dann doch die Möglichkeit geben, es zu einer anderen Zeit zu tun. Ale może Pan da możliwość, by uczynić to może o innej porze. Vielleicht etwas früher aufzustehen. Może wcześniej wstać. Auf jeden Fall diese Zeit zu haben. Tak czy owak, by taki czas sobie wygospodarować. Wenn diese Worte auf meinem Herzen sein werden, jeśli te słowa będą w moim sercu, dann geschieht ein Prinzip, das die Schrift auch an einer anderen Stelle zeigt, to następuje zasada, która jest pokazywana w innych miejscach. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Albowiem z pełni serc mówią usta. Wenn ich mich für Fußball interessiere, dann rede ich über Fußball. Jeśli ciekawi mnie piłka nożna, to opowiadam o niej. Wenn ich über irgendeine Sache, mich damit beschäftige, Autos. Jeśli zajmuję się na przykład samochodami. Oder Schminke und so weiter. Schminke. Albo na przykład kobiety lubią się malować. Dann werde ich darüber reden. To będę o tym opowiadał. Aber wenn ich mit Gottes Wort erfüllt bin, dann rede ich auch gerne über Gottes Wort. Albo, ale jeśli będę wypełniony Słowem Bożym, to będę o nim mówił. Fragen wir uns. Pytamy się. Wie viel sprechen wir mit unseren Kindern über den Herrn? Jak wiele rozmawiamy z naszymi dziećmi o Panu? Über seine Versammlung. O Jego zgromadzeniu. Über die Zukunft des Herrn. O przyszłości. Und unsere Zukunft mit ihm. I naszej przyszłości z nim. Wie oft lesen wir? Jak często czytamy? Mit unseren Kindern Gottes Wort. Z naszymi dziećmi Słowo Boże. Lesen wir noch bei jeder Mahlzeit einen Kalender oder Gottes Wort? Czy przy posiłkach czytamy na przykład kalendarz? Singen wir noch mit den Kindern zusammen? Śpiewamy z dziećmi? Fragen wir sie, was hast du heute gelesen? Pytamy naszych dzieci, co dzisiaj przeczytałeś? Nicht aus Zwang. Nie z przymusu. Ich wollte so sein muss. Nie, bo tak musi być. Weil wir Angst haben, jemand fragt uns sonst. Bo boimy się, że ktoś się nas zapyta. Nein, weil uns die Kinder wichtig sind. Nie, dlatego, że dzieci są dla nas ważne. Und ich sage das wirklich mit einem großen Wunsch. I mówię to z takim wielkim życzeniem. Weil ich den Eindruck manchmal habe, dass das in gewissen Bereichen immer weniger in den Familien zu finden ist. Bo tak, takie odnosi się wrażenie, że to coraz mniej jest widzialne w rodzinach. Deshalb die herzliche Bitte an uns alle. Dlatego ta gorąca prośba do nas wszystkich. Kämpfen wir um unsere Kinder. Czy walczymy o nasze dzieci? Nie walczmy. Albo walczmy o nasze dzieci. Sie haben es heute sehr, sehr schwer. Bo dziś, w dzisiejszych czasach mają, jest im ciężko. Sie werden, sie bekommen in dieser Welt nichts, fast nichts Gutes mehr beigebracht. Bo ten świat dzisiaj praktycznie nic dobrego im nie daje. Viele Prinzipien, die wir aus Gottes Wort kennen, wiele zasad, które znamy ze Słowa Bożego, werden heute in der Welt gar nicht mehr als wichtig, also angesehen. Dzisiaj przez ten świat nie są uważane za coś ważnego. Wir hatten schon heute einmal das Thema des Gehorsams. Dzisiaj już przewinął się temat posłuszeństwa, Höflichkeit, grzeczności, Fleiß, pilności, Pünktlichkeit, punktualności. Das alles ist nicht mehr wichtig. To wszystko dzisiaj nie jest ważne. Freiheit, wolność. Ich bin wichtig. Ja jestem ważny. Und wir müssen und wollen doch auch Vers 7 erfüllen. I chcemy i musimy siódmy wiersz wypełniać. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Będziesz je wpajał w twoich synów. Und davon reden. I będziesz o nich mówił. Und zwar, wenn du im Haus sitzt, auf dem Weg gehst, dich niederlegst und aufstehst. Przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Das ist ganze Kraft und Intensität. To jest cała siła i cała intensywność. Und das kostet auch wirklich Kraft. I to naprawdę kosztuje, wymaga siły. Man ist wirklich auch kaputt. I naprawdę jest się wykończony. Aber es lohnt sich. Ale to się opłaca. Und ich möchte uns alle dazu ermuntern, diese Investition zu tätigen. I chciałbym wszystkich do tego zachęcić, aby podjąć tą inwestycję. Wir können auf Gottes Gnade natürlich nur zählen, wenn unsere Kinder sich bekehren. Oczywiście możemy liczyć tylko na Bożą łaskę, że nasze dzieci się nawrócą. Und es ist
100% Gnade. I to jest w 100% łaska. Wenn ein einziges Kind sich bekehrt. Jeśli jedno jedyne dziecko się nawróci. Aber es ist wichtig, dass wir alles tun, dass das Kind sich bekehrt. Ale ważne jest, abyśmy wszystko uczynili, aby dziecko się nawróciło. Und wenn dieses Kind sich bekehrt, i gdy to dziecko się nawróci, dann ist es ein Nachfolger, hoffentlich auch des Herrn. To mamy nadzieję, że ono będzie tym, który idzie za Panem. Vielleicht stärkt es nachher andere. Może zachęci innych. Vielleicht auch später mich. Może i nie. Vielleicht wird es später einen gläubigen Ehepartner haben. Może będzie miało wierzącego partnera. Vielleicht entsteht eine neue christliche Familie. Może powstanie nowa chrześcijańska rodzina. Das alles vielleicht, weil du, liebe Schwester, i to wszystko z tego względu, gdy ty, miła siostro, natürlich auch wir Brüder, i oczywiście też i my, bracia, wenn wir in die Kinder investieren, gdy my będziemy inwestować w nasze dzieci. Deshalb noch eine Worte Ermunterung an unsere Schwestern. I to są słowa, i dlatego jeszcze słowa zachęty dla naszych sióstr. Wenn ihr heute zu Hause seid und euch um die Kinder kümmert, gdy dzisiaj będziecie w domu i się będziecie troszczyły o wasze dzieci, belächelt euch die Welt, i będziecie się czuły, nie, to wtedy, wtedy świat się z nich śmieje. Und manchmal greift die Welt euch auch an. I czasami świat was też zaatakuje. Das ist nicht einfach für euch. Nie jest to proste dla was. Aber denkt dran, ale pomyślcie o tym, wie schön wird es sein, wenn ihr vor dem Herrn seid. Jakże to będzie piękne, gdy będziecie przed Panem. Und der Herr wird euch sagen, du warst treu. I Pan wam powie, byłaś wierna. Du hast deinen Glauben deinen Kindern gezeigt. Pokazałaś swoją wiarę swoim dzieciom. Du hast Liebe in sie investiert. Zainwestowałaś swoją miłość w nie. Hast mit ihnen die Bibel gelesen. Czytałaś z nimi Biblię. Hast ihnen christliche Lieder beigebracht. Śpiewałaś z nimi chrześcijańskie pieśni. Und deshalb haben sie sich bekehrt. I z tego względu, dlatego się nawróciły. Ich weiß von Kindern gläubiger Eltern, znam dzieci, czy wiem o dzieciach wierzących rodziców, die in die Welt gegangen sind, które poszły w świat. Gläubig oder ungläubig, weiß ich nicht. Nie wiem, czy są one wierzące, czy niewierzące. Aber bis ins Erwachsenenalter haben sie die Lieder nicht vergessen, die sie gelernt haben als Kinder. Ale aż do swojego podeszłego wieku nie zapomniały te dzieci pieśni, których się nauczyły za dziecka. Und die Lieder gehen immer wieder mit. I te pieśni ciągle brzmią ich w ich głowach. Wer weiß, vielleicht bekehren sie sich noch. Kto wie, może się nadejdzie dzień, gdy się nawrócą. Wir wollen uns ermuntern lassen, dass in diesen schwierigen Zeiten es immer noch einen Weg gibt für den Herrn. Chcielibyśmy się zachęcać do tego, aby w tych czasach iść za Panem. Der Herr ist gnädig, er lässt uns manches Mal auch schon die Frucht sehen. I Pan jest łaskawy i pozwala, abyśmy czasem owoc zobaczyli. Das macht uns froh und glücklich. I to sprawia, że jesteśmy radośni i szczęśliwi. Wenn wir vielleicht die Frucht noch nicht sehen, geben wir nicht auf. Ale nawet jeśli nie widać owocu, to nie poddawajmy się. Der Herr ist treu und er macht es gut. Pan jest wierny i on dobrze to uczynił.